Nowo powstałe wojsko potrzebowało swojej pieśni bojowej. Dąbrowski poprosił swego przyjaciela i współpracownika Józefa Wybickiego o pomoc. Stanisław Hadyna w książce Droga do hymnu tak opisał okoliczności powstania Mazurka Dąbrowskiego. Gdy wieczorny chłód zaludnił ulicę Reggio, a przyjaciele kończyli długą rozmowę, Wybicki zapytał: a co tu śpiewają nasi żołnierze? Albo bardzo pobożne pieśni, albo sprośne śpiewki. Na ogół jednak, zwłaszcza w marszu, lub jak sobie czasem popiją w koszarach, zawodzą to nieszczęsne. Jak armia może zwyciężać z taką kulawą pieśnią? Żołnierze nie mogą śpiewać, jakby szli za trumną. Pieśń musi nieść jak na skrzydłach. Przecież jeszcze żyjemy, no więc co, spróbujesz? Gdzieżbym dał radę? To musiałoby być wielka rzecz. Zresztą, czy mnie się kiedykolwiek coś naprawdę w życiu udało? Sam powiedz, generale. Nie przesadzaj, cny pośle, bo mnie zdenerwujesz. Nie ja ci będę kadził i wyliczał, ileś dobrego dla Rzeczpospolitej zdziałał. Historia oceni. A teraz pomyśl o pieśni. Od tej pory Wybicki rozmyślał nad słowami pieśni. Oto któregoś dnia usłyszał w tawernie: a teraz, koledzy. Głos zadrżał wzruszeniem, że ucichli na moment zdziwieni. Za tę, która nie umarła. O czym on mówi, na Boga? Wszyscy nagle umilkli. Wybicki cofnął się, jak uderzony w pierś, głowę oparł o ścianę. Bo stało się coś dziwnego. Ktoś zagrał na trąbce. Słychać tętent koni, furkoczą na wietrze proporce. I nagle kolory, karmazyny i srebro, granat, zieleń i złoto. I wir przemożny wokół. Bo tamten wyrzekł zaklęcie, brakujące ogniwo. Jak parol hasło. Już wie, o co chodzi. Wyciągnął notatnik. Pisze spiesznie słowa upragnionej pieśni. Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. Co na obca przewód ziewa, szatą odbierzemy. Marsz, marsz Dąbrowski. Mazurek Dąbrowskiego szybko zyskał popularność wśród legionistów. Ta popularność przetrwała legiony. W wieku XIX stał się jedną z najpopularniejszych pieśni patriotycznych, śpiewanych w czasie polskich narodowych powstań. A potem, kiedy Polska odzyskała niepodległość, kiedy dyskutowano nad tym, jaka pieśń ma być naszym hymnem narodowym, tą pieśnią został Mazurek Dąbrowskiego. Drodzy słuchacze i widzowie, jeżeli chcielibyście wesprzeć moją pracę, to polecam waszej uwadze mój profil na portalu Patronite. Pozdrawiam serdecznie.